To Natalia z Primatech, dział samochodziki.pl. Dzisiaj testujemy duże auto elektryczne. Tak, samochodziki.pl to nie tylko małe autka dla dzieci, ale także duże auta elektryczne z pełną homologacją, które mogą się poruszać po drogach publicznych. Jak widzicie, dzisiaj mamy gościa, Norberta. Norbert jest ekspertem od pilnowania porządku na zielonych terenach miejskich. Norbert rozważa zakup wywrotki elektrycznej. Co chciałbyś o nim wiedzieć? Dwie rzeczy. Czy auto posiada homologację i prędkość pojazdu? Auto posiada homologację, czyli może się poruszać po naszych drogach publicznych. Jeżeli chodzi o maksymalną prędkość, jest to 45 km na godzinę. Ta prędkość pozwoli Wam poczuć wiatr we włosach. Pod warunkiem, że je macie. Zobaczcie, jak nasza wywrotka poradziła sobie w wyścigu z Porsche Cayenne. Świetnie, że ten pojazd porusza się po drogach. Jak wygląda więc sprawa z rejestracją tego pojazdu? Rejestrujemy jako motorower trójkołowy. Okej, w takim bądź razie jaki zasięg ma ten pojazd? Zasięg jest to 60 km. Maksymalna prędkość może skrócić zasięg. Zaleca się jazdę z ekonomiczną prędkością 30-35 km na godzinę. Świetnie, to wiemy, jak się poruszać tym pojazdem po drogach. A co z udźwigiem tego pojazdu? Maksymalny udźwig to 300 kg. Co możemy porównać do 300-kilowej palety lub 4 umięśnionych, mężnych, prężnych, dobrze zbudowanych mężczyzn. Norbert nie dowierza, że wywrotka ma kamerę cofania. Tak, to prawda. Faktycznie ma kamerę cofania. Dobra. Możemy wracać do studia. Podoba mi się bardzo, że ten pojazd jest elektryczny. A co z kosztami eksploatacji? Koszty praktycznie są znikome. Przejechanie 100 km kosztuje nas około 5 zł. To bardzo tanio. A co z czasem ładowania i czy potrzebuje do tego jakiś specjalny prostownik albo złączkę? Czas ładowania jest to między 5 a 8 godzin. A co ciekawe, ładujemy w zwykłym gniazdku domowym. Proszę mi teraz powiedzieć, jak wygląda sprawa prowadzenia tej wywrotki. Czy jest to podobne do prowadzenia samochodu? Prowadzimy za pomocą kierownicy motocyklowej, ale siedzimy wygodnie jak w samochodzie. Na ulotce od Państwa widziałem, że ta wywrotka nie ma drzwi. Czy to w ogóle jest bezpieczne? Wywrotka nie ma drzwi, ale jest całkowicie bezpieczna, bo ma pasy bezpieczeństwa. Posiada hamulec ręczny oraz postojowy przy kierownicy. Dodatkowo pozytywnie zaskakuje cicha praca silnika, co ma wiele swoich atutów. Czy są jakieś udogodnienia w załadunku i rozładunku tego pojazdu? Ładunek ułatwiają otwierane na trzy strony burty, a rozładunek jest możliwy dzięki podnoszonej do góry pace, tak zwany kiper. Biorąc pod uwagę wszystkie atuty tego pojazdu, który ujęliśmy w dzisiejszej rozmowie, jestem zdecydowany na zakup tego pojazdu. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące serwisu i gwarancji. Gwarancja wynosi 12 miesięcy i oczywiście prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Teraz ja mam do Ciebie prośbę. Czy mógłbyś polecić widzom nasz kanał? Jasne. Nie zapomnijcie lajkować i subskrybować samochodziki.pl.